raz tego. A propos tego, że właśnie coraz bardziej przekonuję się do tego miejsca, coraz lepiej się czuję tutaj i chciałam właśnie też, można powiedzieć, oddać, powiedzieć świadectwo, jak tutaj trafiłam do Kościoła Mocy. Wiecie, ja jestem tutaj od marca z wami. Tak naprawdę śmieję się, że musieli mi wszystkie kościoły zamknąć, żebym w końcu mogła tutaj trafić. Ponieważ jakby teraz już wiem w 100%, że Bóg postawił mi to miejsce już niecałe półtora roku temu dokładnie, kiedy umierał mój mąż. Właśnie wtedy zaczęła się ta historia. Ja w ogóle jestem nawrócona już 6 lat temu, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło, można powiedzieć, od śmierci mojego męża, to jest też niesamowita historia. Mój mąż miał nowotwór żołądka. To stało się bardzo dla nas wielkim szokiem, ponieważ stało się tak nagle, tak naprawdę. W ogóle wcześniej nie było żadnych objawów. Można powiedzieć, w styczniu 2019 roku pierwsze, co zaczęło go boleć plecy, zaczął chodzić po lekarzach, szukać przyczyny. Oczywiście na początku diagnozowano go w bardzo zły sposób. Dostawał leki przeciwbólowe tak naprawdę. Nic się nie działo, ale potem zaczął się ból żołądka. Ja na początku oczywiście tak nie podchodziłam do tego jakoś tak poważnie. Szczerze, nie docierało to do mnie, co może się wydarzyć. No niestety chodził z tym bólami, z tym wszystkim, a w końcu poszedł do lekarza. To było, że trafił na ostry dyżur i tam w marcu wykryto u niego nowotwór żołądka w stopniu zaawansowanym, 3 stopień. To był po prostu dla nas ogromny szok. Tylko ja tak naprawdę od początku czułam, że to jest między nami sprawa duchowa. Ponieważ mój mąż był w kościele katolickim, więc ja byłam osobą już nawróconą i tak troszeczkę można powiedzieć, że toczyliśmy w domu wojnę duchową. Od tego momentu, kiedy zostałam nawrócona, praktycznie w ogóle się nie dogadywaliśmy. Można powiedzieć, że było piekło w domu. Więc jak tylko on zachorował, to ja czułam, że to jest duchowa wojna. On był w szpitalu i ja mu od razu napisałam wiadomość, że czuję, że ta choroba nie jest przypadkiem, tak? Że to jest jakaś głębsza rzecz i od razu mu napisałam, że słuchaj, ja czuję, że Bóg chciał leczyć nasze małżeństwo i ja od tego dzisiejszego dnia wszystko, co było stare, odcinam, że wybaczam ci to, co się działo w naszym małżeństwie, że proszę Jego też o wybaczenie i jeżeli mi tylko pozwoli, to chciałabym, żebyśmy szli jakby nową drogą, tak? Że to, co stare przeminęło, teraz jest nowe, że ta choroba to będzie było dla nas też błogosławieństwem, że my z tego wyjdziemy i tak dalej. Oczywiście mój mąż szedł inną drogą. Ja walczyłam wszelkimi sposobami, żeby nie wziął chemii. Niestety nie posłuchał mnie. Więc postanowiłam po wielu walkach, jakieś z mojej strony postanowiłam, że mimo wszystko pójdę jego drogą, tak? Że to jest jego wybór, jego życie. Jeżeli wybrał drogę, że będzie tak, że uwierzył w to, że lekarze go wyleczą, że chemia go wyleczy, to ja jak najbardziej idę i jemu pomogę, tak? Więc walczyliśmy, ile się dało. Ja dzięki temu też to wiem na pewno, że dzięki temu, że już byłam sobą nawróconą, bo żyłam blisko Boga, to ja miałam otworzone wszelkie możliwe furtki takich lekarzy, jakich on chciał. Ja wszystko szłam, po prostu wszystko miałam załatwione. Mieliśmy wszystko załatwione, tak? Chodzi o to, że tak jak wiadomo w tych różnych, jeżeli ktoś ma nowotwór i tak dalej, to chodzi o to, że tutaj liczy się też przede wszystkim czas, ale też terminy i lekarze, wszędzie są zapisy, wszędzie są trudności w dostaniu się do lekarza. U nas tego nie było. Gdzie nie poszłam, na wszelkie tutaj furtki były otwarte. Wszystko, co chciał, to mu załatwiałam. Z jednej strony to była, że tak powiem, tragedia, bo tutaj wiadomo ta sytuacja, ale ja tutaj z drugiej strony miałam
niesamowite błogosławieństwo praktycznie we wszystkim. W Warszawie byliśmy tak naprawdę sami, więc po prostu Bóg mi podsyłał na mojej drodze ludzi, którzy opiekowali się moimi dziećmi. Dostałam niesamowite błogosławieństwo finansowe, ja w ogóle się nie musiałam martwić o pieniądze. A więc tutaj niesamowite rzeczy się działy i tutaj z jednej strony złe, z drugiej strony dobre. Ja tak naprawdę do końca nie wiedziałam, co się dzieje, bo tutaj uruchamiałam wszelkich możliwych ludzi, kościoły, wszystko, co się było można też, żebyśmy się modlili. Tak naprawdę nie widziałam, co się dzieje. Koleżanka pewnego razu powiedziała mi, że Wiola, ale to ty ciągle chcesz, to ty ciągle walczysz. Tu chodzi o niego, tak? Więc też robiliśmy wszystko, co było w mocy, w naszej mocy. Ze strony oczywiście tutaj świata i tego wszystkiego. No niestety stało się bardzo, wiadomo, tragiczna rzecz dla nas. Podczas drugiej chemii mój mąż dostał już wstrząsu, tak naprawdę już skończyłby z życiem, ale Bóg go uratował. Ja z jednej strony się cieszyłam, myślałam, że może w tej sytuacji jakby coś przemyśli, jednak stwierdzi, że zrezygnuje z tego, tak? I że pójdziemy jakby w inną stronę, inną drogą w ogóle. Niestety tak się nie stało. Trzecia chyba to już w ogóle było zabójstwo. I tak naprawdę tutaj z jednej strony modlitwa, wszystko było uruchomione. Z drugiej strony lekarze, wszystkie te rzeczy. Tak nie za bardzo nie widziałam. Ja byłam po prostu też w takim chaosie, też szczerze mówiąc. Robiłam to wszystko i tak naprawdę w takim transie, tak? W ogóle teraz wiem, że to było troszkę takie za szybko, to wszystko się działo za szybko, to było 4 miesiące. W marcu diagnoza, w czerwcu już mój mąż zmarł, ale wiedziałam też, że tutaj Bóg walczy do końca, tak? W ogóle pamiętam, że wygrałam w ogóle jakieś, bo było chyba w Gdańsku Jakub Kamiński, tam jakieś, nie wiem, przebudzenie, jakieś konferencje i tak dalej. Ja oczywiście robiłam tam wszystko, więc wygrałam jakieś bilety za darmo, żeby tam jechać i ciągnęłam mojego męża, żeby w takim stanie jeszcze naprawdę był ciężkim, żeby pojechał ze mną. No on już się zgodził nawet, ale był już naprawdę w ciężkim stanie, więc stwierdziłam, że no nie będę go ciągać do Gdańska, jakąś ledwo zipię, więc tutaj moja siostra też zaczęła tutaj, że musi ktoś przyjechać do domu, żeby modlić się za niego, żeby oddał życie Jezusowi. Więc oczywiście zadzwoniliśmy po takiego chłopaka. Oczywiście bez niczego się zgodził. Miał przyjechać on sam, w końcu przyjechał ze swoją narzeczoną. Więc czas przełomu, bo to się nazywa czas przełomu. 6 chyba czerwca to było, więc czas przełomu tak naprawdę był w moim domu. W tym dniu mój mąż przyjął Jezusa. To było 2 tygodnie przed jego śmiercią. Tydzień przed tak naprawdę. Już było z nim bardzo źle. On już, musiałam wezwać karetkę, bo już tak naprawdę był stan krytyczny. Ja pamiętam, że zostawiłam go w pokoju, ponieważ on już krzyczał do Boga, Boże, zabierz mnie stąd, już jestem gotowy. Ja szczerze powiem, przeraziłam się wtedy bardzo. Wyszłam do drugiego pokoju, żeby on nie widział moich łez i zaczęłam krzyczeć do Boga. Stanęłam przed oknem, zaczęłam krzyczeć do Boga i mówię, i co, to już jest koniec? I mówię, i co? Mówię, on umrze, ja zostanę tutaj. Ale dla Boga nie ma końca. I nie chciałam w ogóle myśleć już o tym, byłam tak wystraszona tak naprawdę. Wziąłam telefon komórkowy, przeglądałam wiadomości, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje. Wyskoczyła mi w telefonie Nina. Tak naprawdę to było zdziwienie, bo wtedy pamiętam, nie miałam jej znajomości, być znajomych, więc ktoś pewnie musiał Ninę mieć. Wyświetliła mi się informacja. Modlę się uzdrowienia i tak dalej, wskrzeszam zmarłych. Numer telefonu. Więc wykręciłam numer telefonu do Niny. Powiedziałam, jaka jest sytuacja. Powiedziała, że oczywiście bez niczego, że przyjedzie do szpitala, tylko żebym dała jej znać, tak? Pamiętam wtedy, że
mojego męża zabrała karetka. No i zadzwoniłam już, bo chyba ona już nie pamięta dokładnie, to było. Umawialiśmy się, że miała chyba przyjść do domu. Później powiedziała mi, że mojego męża zabiera karetka, więc się umówiliśmy, że przyjdzie do szpitala. Oczywiście przyjechała. Tego samego dnia, bo tak naprawdę liczyło się tylko godzinę, chwilę, bo tego samego dnia to już lekarze powiedzieli mi, że to już koniec. Oni muszą go otworzyć w ogóle, bo już jest w takim stanie. Dali mi do zrozumienia, że to kwestia godziny i tak dalej. On był już tam, jeszcze się nie pozwolili mi do niego wejść. No ale ja powiedziałam, że absolutnie. Mówię, pan to mnie mówi, że on została mu ostatnia godzina i nie mogę do niego wejść. Oczywiście wpakowałam się tam na tą salę, bo widziałam, że mój mąż jest bardzo wystraszony. Praktycznie chciał uciekać z tamtego łóżka, ale miał taki niepokój, ja już wiedziałam, co chodzi, że on się po prostu boi śmierci. A więc przychyliłam się do niego i mówię, co się dzieje? A on mówi, no Helwiola mówi, ja, że umiera. Ja mówię, no i co z tego? Ja mówię, udawałam, że się oczywiście, że się też tym nie przejmuje, tak? Ja mówię, przecież przyjąłeś Jezusa, więc nieważne co się wydarzy, idziesz do nieba. Ja mówię, ja już się nie martwię, oddałam to Bogu. On tak się na mnie popatrzy i pyta się mnie, ale naprawdę? Ja mówię, tak naprawdę, naprawdę idziesz do nieba, nie martw się. Zamknął oczy, poszedł spać. Przyszedł do niego pokój. Wybudził się tylko na chwilę i tylko powiedział, że przekaż dzieciom, że ich bardzo kocham. I ciebie też. Tak wiem teraz, że tak naprawdę Bóg przedłużył mu życie jeszcze o tydzień. Bo tam w ogóle siedziały takie rzeczy, że tam, jak ja mu chciałam wam wszystko tak naprawdę powiedzieć, to chyba bym do wieczora stąd nie wyszła, bo działy się takie tam cuda i rzeczy, że to się nie dzieje. A że dzisiaj to jestem w szoku po prostu sama, że ja wszystko to też przetrwałam wtedy. Tylko właśnie chciałam powiedzieć, jak trafiłam. Tak naprawdę już w tamtym czasie Bóg postawił mi na drodze Kościół Mocy. Ja oczywiście tutaj Nina przyjeżdżała i tak dalej, modliliśmy się o niego. Pamiętam, że jak odszedł, ja tutaj miałam już niejednokrotnie chęć przyjścia do tego kościoła, ale zawsze mnie coś jeszcze blokowało, a to jeszcze żyła, można powiedzieć, w religii, więc opinia innych ludzi mówiła, a no tutaj się takie rzeczy dzieją, uważaj i tak dalej. Więc okej, pójdę, ale może nie w tym czasie, tak? Ale gdy w marcu, wiadomo, co na świecie się wydarzyło, to ja po prostu zamieniłam dzieci w samochód i przyjechałam tutaj. I powiem wam, że od pierwszego dnia, kiedy tutaj jestem, Bóg uwalnia mnie cały czas z takich rzeczy, że ja po prostu jestem w szoku. Za każdym razem, kiedy szykuję się tutaj do kościoła w łazience, mówię, że dzisiaj to już mogę nie makijaż zrobić, bo już na pewno dzisiaj nie będę płakać. Tyle się tu wypłakałam. Więc dzisiaj to już na pewno. Ale oczywiście tak nie jest. Więc wiem, że jeszcze jest duży etap przede mną. Ale tak, dziękuję. Chciałam wam w ogóle podziękować za to, że mogę z wami tutaj być. Że czuję się tutaj bezpieczna, ja i moje dzieci. Tyle. Dziękuję.